dajmy pod koc. Radością zarażajmy wszystkich wokół, bo uśmiech jak bumerang zna powrotny lot. Jest ta siła w nas, razem dziś uratujemy świat. Jest ta siła w nas, razem dosięgniemy jasnych gwiazd. Jest ta siła w nas, razem zjednoczymy teraz się. Jest ta siła w nas, razem naprawimy to, co złe. Już nigdy więcej nie myśl, że zostałeś sam. Na wszystkie twe problemy ja odpowiedź znam. Pomocną dłoń wyciąga, mnie odtrącaj jej. Ze mną już od dziś się tylko głośno śmiej. Otwórzmy serca, wyciągnijmy dłonie. Jest ta siła w nas, razem dziś uratujemy świat. Jest ta siła w nas, razem dosięgniemy jasnych gwiazd. Jest ta siła w nas, razem zjednoczymy teraz się. Jest ta siła w nas, razem naprawimy to, co złe. Kobiety na walizkach. No. Zagrane, panie i panowie. To też jest nowość, ale z poprzedniego tydnia. Tak, no, kobiety już nie są na walizkach, kobiety teraz są już po premierze swojej pierwszej debiutanckiej płyty. Panie, już niedługo zagoszczą w tym studiu, żeby nieco więcej na temat tego koncertu opowiedzieć. No i przede wszystkim przyniosą swoja płyta. Baladę, którą wam opowiem. Posłuchajcie, panie i panowie. Ta nostalgia serce rwie, bo dziś ono tylko wie. Górny Śląsku, gdzieś jest dzisiaj gdzie. Ta nostalgia serce rwie, bo dziś ono tylko wie. Górny Śląsku, gdzieś jest dzisiaj gdzie. Górny Śląsku, gdzieś jest dzisiaj gdzie. Familoki, gdzieś tam na Giszowcu, tak wspomina chłopak o swym ojcu. Familijny wspólny dom, podwórkowych kapelton. Już nie słychać, gdzie dziś one są. Familijny wspólny dom, podwórkowych kapelton. Już nie słychać, gdzie dziś one są. Już nie słychać, gdzie dziś one są. Na organkach starzyk grał jak z nut. Na barburkę order dali mu.
orkiestr dętych nie ma już, instrumenty pokrył kurz. Wróć prawdziwy Śląsku, do mnie wróć. Orkiestr dętych nie ma już, instrumenty pokrył kurz. Wróć prawdziwy Śląsku, do mnie wróć. Wróć prawdziwy Śląsku, do mnie wróć. Zatrzymajcie więc ten czas, który ciągle goni nas. My przesłanie, któż powie, jak zły sen wciąż goni mnie. A więc proszę jeszcze raz, zatrzymajcie dziś ten czas. W szlagierowym studiu razem z nami laureat szlagieru 2023 roku Chris Oxford Duo. Teraz już go witam serdecznie. Witam cię, Sebastian, i witam wszystkich sympatyków listy śląskich szlagierów. Chris, za nami rozdanie statuetek, za nami dyplomy, za nami wielka gala, która podsumowała 2023 rok. Kolejne wyróżnienie, które zawędrowało na twoje konto. No i właśnie, jak się teraz czujesz po kolejnym wyróżnieniu? Ja ci powiem tak szczerze, że jeszcze nie ochłonął po tym wszystkim, bo zaś byłem bardzo mile zaskoczony, że wiesz, opłacało się coś robić w tym kierunku, bo miałem na początku dylemat, czy to w ogóle jak to, jaki będzie odzyw od publiczności, jak wleza w moje lata 80, ale z tego co widać, i to już drugi rok z rzędu, jest to szlagier roku, to jest bardzo pozytywne i motywuje do dalszej pracy. Jestem szczęśliwy, zadowolony, dumny, wszystko naraz. Podczas podsumowania w roku 2022 pamiętam, jak że się za kulisami gadał, ja tyle razy przyjeżdżam do Polski, nic, że jeszcze nie przywiózł, a teraz co rok to nagroda. No to jest naprawdę miłe. No w tamtym roku, że faktycznie, że tak powiedział, że wiele jeszcze muszę śpiewać, żeby dostać jakieś wyróżnienie. No, trzeba było się wrócić i miło niespodzianka. A w tym roku to już w ogóle byłem zaskoczony. Także. A powiedz mi, Chris, bo z tego co wiem, bo tego też wiele lat musisz śpiewać, ale ćwierkają wróbelki, że się twój jubileusz zbliżył. No, zbliżył się mój jubileusz. Już będę miał prawie 30 lat na scenie. Także też planuję jakoś zorganizować coś takiego. Może nie będę zdradzał do końca, ale jakiś taki benefis po prostu. Benefis, uroczystość. Po głowie mi chodzi. Taki dobrze, pomysł. Tak, dobrze, moi drodzy Państwo, jakieś plany benefisowe już są. Radość jest. A co jeszcze jest? O tym już za chwilę. Kiedy spokój tuli ziemię, ludzie mówią tak do siebie. No jeszcze na chwilę trzeba wrócić się do tej historii z tegorocznej gali, kiedy wręczano, była tobie nagroda, Aleksander Woźniak, czyli bardzo ważną postać, nie ino na szlagierowym rynku muzycznym, ale ogólnie na rynku muzycznym, to człowiek, który jest aranżerem, producentem i twórcą jednych z największych hitów. Jak się odbiera nagroda z czyichś takich rąk właśnie? Sebastian, to jest właśnie to, co mi się też byłem zaskoczony, bo ja akurat Olka znam dobrze. Miałem z nim okazja być parę razy na śląskich spotkaniach w Hiszpanii, które były organizowane, my tam co roku grali. Także i potem jakoś ten kontakt, tak jakby dawno, że go nie widział, bo potem już nie była ta impreza organizowana. I genau, że go teraz spotkał zaś po latach. I zaśmy zaczęli wspominać te hiszpańskie wypady tam, wiesz, na tym, jak my koncertowali razem. I także to była jeszcze lepsza niespodzianka, jak się spodziewał, że to akurat od Olka dostała ta nagroda. Do mnie to było super, że nie. Chris, wspominaliśmy też rok 2022, kiedy go też wiele jeszcze musiał śpiewać. Teraz co roku, jak te nagrody zaczynają się sypać, ten worek chyba z nagrodami w końcu się do ciebie otwarł. Czy to jest tak, że to dodaje ci takiej pozytywnej energii, takiego kopa i napędza cię jeszcze bardziej? Tak jest, dokładnie tak jest. Warto powiedzmy dalej robić w tym kierunku, który także go dobrze miał jak dylemat. Ale warto robić to dalej i myślę, że w tym roku, jak mi się uda, to jeszcze ze dwa utwory właśnie w takich rytmach chcę nagrać razem z teledyskami.
No i może kiedyś, tak my go dalej, może kiedyś tego płyta jakoś będzie. Zobaczymy jakiś pora śląskich utworów. Jeszcze chcę też zrobić taki rytmach lat 80. Także to naprawdę motywuje i no co, trzeba dalej śpiewać. Trzeba dalej śpiewać. Tak, że jak ja długo jeszcze muszę śpiewać? Ja muszę śpiewać dalej, widzisz? Muszę śpiewać. Chris, to już żeś zdradził i trochę wyprzedził też odpowiedź na pytanie, które chciałbym teraz zadać i podsumować ta część naszego spotkania. Czyli kolejne rzeczy, które będą powstawać, to na razie w tych klimatach lat 80. W tych klimatach. Pasuje mi to, wiesz, podoba się to z publiczności, z tego co widać. Dostaję też takie pozytywne różne wiadomości, że mi to pasuje, po prostu ten kierunek. Jest w ogóle zafascynowany tymi latami 80., wiesz, modern talking. Ale powiedz mi, to będą cały czas takie dance'owe, dyskotekowe numery, czy jednak... Nie, no, musi być też jakoś ballada, no wiesz, i coś po śląsku, w gwarze śląskiej jakiś taki rytm, lat 80., ale w gwarze śląskiej tekst, no, może tak. Ale to może być ciekawe, bo tego chyba jeszcze nikt nie próbował tak naprawdę. To ktoś musi zacząć. Lat 80. Myślę, że będę pierwszy. No i dobrze, i niech się to uda. Lata 80. wyśpiewane po śląsku. Brzmi ciekawie. Co jeszcze Chris Mow w zanadrzu? O tym już za moment. Rok 2023 zamknięty, przed nami 2024, mamy marzec, jakby na to nie wejrzeć, ten rok już się rozpędza, ale też po leku rozpędza się czas koncertowy. Jakie plany w ogóle na ten 2024 rok? Koncerty, płyty, teledyski? Co zamierzasz? No tak, wspomniałem, no, mam w planie jeszcze nagrać w tym roku przynajmniej dwa utwory do tej płyty, którą chcę zrobić już niedługo. Teledyski oczywiście do tego, no a plany koncertowe, mam tam porę terminów, na pewno słuchacze będą poinformowani. Także planujemy w lato taki duży koncert robić w sierpniu. W lipcu też mam koncerty, no i też tam u mnie. Także... Czyli ten kalendarz zaczyna się po leku wypełniać tymi terminami. Zapytania są, ale co z tą płytą właśnie? Czy ta płyta jednak bliżej końca tego roku, czy jednak to jest odległa jeszcze przyszłość? Chyba odległa jeszcze, wiesz, nie dam rady. W tym roku tak od mnie dwa utworki jeszcze jestem w stanie zrobić, ale jeżeli chodzi o płytę, to raczej na drugi rok. No bo trzeba też śmiało pamiętać o tym, że ty raczej należysz do tych artystów, którzy nie śpieszą się z wydaniem płyty i raczej się szykujesz do tego. Po leku. Ale jest ta płyta już tak na tym horyzoncie widoczna, czy...? Nie, no małymi krokami, ale jak to się go dodurć, nie? I na horyzoncie, ja nie wiem, no na razie są te dwa utwory, powiem szczerze, nie spieszy mi się. Jeszcze Rzek na ostatnim wywiadzie też wspominał, że może zrobimy jakiś winyl z tego, wiesz, jak już... Także coś innego, no bo ciężko jest teraz komuś, powiedzmy, no, bądźmy szczerzy, coraz mniej tych odtwarzaczy, tych CD, tych playerów, wiesz, że nie ma go kogoś wsadzić ani do auta i to... Także może to też będzie albo na pendrive, albo zrobimy z tego fajną płytę. Czyli tak generalnie jeszcze czekasz na to, co ten rynek przyniesie. Tak jest, dokładnie czas. Tak jest. Bo teraz zaś się pojawiły te winyle, ale też nie wiadomo jak długo, może zaś coś, wiesz, zaś coś będzie jakoś rewolucja w tym kierunku muzycznym i coś innego wymyślą. Chris, to ja ci dziękuję za te nasze spotkanie. Nie życzę ci tej rewolucji, ale życzę, żeby ta wytrwałość w tych latach 80. jak najbardziej była. Wielkie dzięki za to, żeś był razem z nami. Ja również dziękuję. Chris Oxford Duo, naszym waszym gościem dzisiaj właśnie w liście śląskich szlagierów. To się dobrze poskładało, kobiety na walizkach, tam to wszystko jest poukładane, bo teraz na Rajza się wybieramy do Kępna, a tam kolejny radiowy finał. Witam serdecznie. W minioną niedzielę na antenie Radia Sud odbyło się kolejne notowanie listy śląskich szlagierów szlagierowo, tym razem 562. A jak ono wyglądało? Na miejscu 10 Kamraty tanecznym krokiem. Miejsce 9 Golden Mix. Kto się czubi, ten się lubi. Na 8 Arkadia Band Lava. Miejsce 7 to Wesoła Biesiada. Jo jest Dziołcha ze Śląska. Na 6 Duet Romantika. Apetyt na miłość. Na 5 Aldona i Team Fabian. Ręce w górę. Miejsce 4 Karpowicz Family. Nie mów,
że się nie da. Miejsce trzecie Dawid Janiak, Nie przestanę kochać ciebie. Na miejscu drugim Chris Oxford Duo, Taka będzie wiosna. I pierwsza pozycja duo Aneta i Norbert, Café Latte. No i tak właśnie wygląda 562 notowanie. Ja za dziś dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Wkępnie na fotelu lidera następuje zmiana. Teraz tu zasiadło duo Aneta i Norbert i numer Café Latte. Hej Tereso, wpadnij do mnie na espresso. Propozycja jest kusząca, marzę o tym od miesiąca. Hej Marianna, skuś się na się o tym, milczenie złotem, a ja wam powiem coś w skrytości. Są tacy wszędzie, co w pierwszym rzędzie chcą dawać innym moc radości. Ja też tak mam i cóż, nie zmienię się i już. Optymiści są weselsi, to powszechnie znana rzecz. Zawsze dowcipniejsi, czym przegoną troski pecz. Optymiści są weselsi, o tym każdy dobrze wie. Są też zwykle pogodniejsi, czym uwodzą także mnie. Gdy kwaśna mina, twój dzień zaczyna, to nie daj się i ruszaj żwawo. Bo zawsze możesz, o każdej porze, uśmiechnąć się, bo mamy prawo. Ja też tak mam i cóż, nie zmienię się i już. Optymiści są weselsi, to powszechnie znana rzecz. Są też zawsze dowcipniejsi, czym przegonią troski precz. Optymiści są weselsi, o tym każdy dobrze wie. Są też zwykle pogodniejsi, czym uwodzą także mnie. I cóż, nie zmienię się i już. Optymiści są weselsi, to powszechnie znana rzecz. Są też zawsze dowcipniejsi, czym przegonią troski precz. Optymiści są weselsi, o tym każdy dobrze wie. Zwykle pogodniejsi, czym uwodzą także mnie. Optymiści są weselsi, to powszechnie znana rzecz. Zawsze dowcipniejsi, czym przegoną troski precz. Optymiści są weselsi, o tym każdy dobrze wie. Są też zwykle pogodniejsi, czym uwodzą także mnie.
Optymiści są weselsi i Edek Dworniczek, czyli nowość z poprzedniego tygodnia. To już za nami. Nigdy w życiu tej miłości nie zapomnę. Była piękna i szalona, tak jak ty. Bicie serca, pocałunki nieprzytomne i to szczęście niepojęte, przeogromne. Każdy dzień i każdą chwilę chcę pamiętać. Niech powraca do mnie w każdym moim śnie. Nasza miłość tak gorąca i namiętna, zachowam ją na serca dnie. Ta miłość była pierwsza, najpiękniejsza. Przygasła, ale ciągle żyje w nas. Nieważne, czyja wina była większa, spróbujmy ją ocalić, póki czas. Zawrócę. Los nie odda tego, co nam kiedyś dał. Tej miłości jednak z serca nie wyrzucę. Zachować ją bardzo bym chciał. Ta miłość była pierwsza, najpiękniejsza. Przygasła, ale ciągle żyje w nas. Nieważne, czyja wina była większa, spróbujmy ją ocalić, póki czas. Ta miłość była pierwsza, najpiękniejsza. Tak kochać można w życiu tylko raz. Najważniejsza, cudownym skarbem los obdarzył nas. Ciekawy, sentymentalny teledysk? Pierwsza miłość. W wykonaniu Karpowicz Family. To też nowość u nas. Kolejny koncert Listy Śląskich Szlagierów już 26 maja 2024 roku w Chorzowskim Centrum Kultury. Kaj, świętować będziemy szlagierowy dzień mamy. A koncert to przy okazji premiera debiutanckiego krążka Edka Dworniczka Moja Nadzieja. Artystycznymi gośćmi Edka będą między innymi Tim Fabian, harmonik, Zbyszek Lemański czy Gabi Gold, a koncert byda prowadził ją.
Informacje o biletach na szlagierowo.pl znajdziecie. I tu teraz uwaga, bo do każdego biletu płyta Edka Dworniczka Moja Nadzieja gratis. A już heteroski przed wami roztomili prezentacja kolejnych szlagierowych nowości. Utwór Fantazja w wykonaniu Bożeny Mielnik. Głęboko w tobie jest obszar, przygoda cię tam przyciąga. Zamknij oczy i uciekaj rzeczywistość. Elfy i wróżki, magiczne stworzenia na ciebie czekają. Zaśnij teraz, a zobaczysz, co stanie się z tobą we śnie. Nie bój się, jestem przy tobie, nie jesteś sam. Odbywasz podróż do siebie, po prostu wejdź. Fantazja, deszcz tysiąca kolorów, marzenia o pięknym kraju, ludzi żyjących w pokoju, podróż w świat fantazji. Czujesz się wolny jak wiatr, bo w marzeniach nie ma granic. Nie uwierzysz, bo ten kraj jest taki duży i szeroki. Unosisz się w chmurach, nurkujesz w morzu, latasz w czasie. Fantazja, deszcz tysiąca kolorów, marzenia o pięknym kraju, ludzi żyjących w pokoju, podróż w świat fantazji. Tysiąca kolorów, marzenia o pięknie.